Majowie, kapłani majańscy i toltecy powiedzieli swojemu ludowi, zapowiedzieli, że znając koło, nie, bo mieli kalendarze kolisty na przykład, że w momencie, jeżeli ludzie zaczną stosować koło do celów takich, wiesz, przemysłowych, nie, na przykład pojazdów i tak dalej, to cywilizacja dużo szybciej upadnie, rozpadnie się, i żeby nie rozwijać cywilizacji technicznej, bo to nie ma sensu. To jest destrukcyjny kierunek. Rzeczywiście, a teraz... W którym roku to mówili? Słucham? W którym roku to mówili? No, to jeszcze przed przybyciem Hiszpanów daleko. A później Hiszpanie, jak przywieźli swoje, wiesz, na kołach tam pojazdy tego, no i mówili, o, no to już będzie, mamy przesrany, nie przeklepamy. Mieli świadomość tego, że po prostu naruszenie równowagi, balansu pomiędzy naturą a kulturą grozi katastrofą. Znali i matematykę, i astronomię, i tego. Przecież mogli wykorzystywać koło, bo znali koło, ale nie wykorzystywali. Żołnierze chodzili pieszo, daleko, całe armie, pieszo. No konie to dopiero Hiszpanie tam sprowadzili, nie? Ale też Indianie nie chcieli na początku, nawet w Ameryce Północnej, kół też nie chcieli wykorzystywać, nie mieli pojazdów na koła. To właśnie, no, czasami na filmach widać, że były żerdzie, myśli sobie ciągane, nie? No i też przyspieszenie. Chodzi, nasza cywilizacja to jest cywilizacja kółek, tak?